Kiedy można się spodziewać otwarcia parkingu przed Urzędem Miejskim w Tarnowskich Górach? To znaczy, generalnie nie przystępujemy do odbioru, czyli wykonawca musi nie tylko zakończyć te roboty, ale przygotować wszystkie dokumenty. Natomiast chcielibyśmy udostępnić w tej dużej części parking do końca przyszłego tygodnia. Czyli zakładamy, że ta część, gdzie można będzie wjechać, będą otwarte bramki, nie będą jeszcze zamknięte, będzie udostępniona do końca przyszłego tygodnia, będzie można podjechać i to nie tylko z boku, ale też właściwie do tyłu, aż budynku, gdzie są windy, gdzie jest drugie wejście. Miejsc jest 40, więc powinno to w jakiś sposób poprawić właśnie dostępność do urzędu, bo zakładamy, że ten parking jest dla tych osób, które przyjeżdżają do urzędu i chcą załatwić sprawę w urzędzie. Tutaj za panem widzimy szlabany. Proszę powiedzieć, jak będzie wyglądał w tej chwili ruch na parkingu? Dopóki nie ustawimy odpowiednich znaków, a to potrwa jeszcze z miesiąc czasu, szlabany będą otwarte. No i tak jak powiedziałem, nie będzie wtedy żadnego pobierania, nie będzie potrzeby. Każdy będzie mógł wjechać do tej części, załatwić sprawę, odjechać. Natomiast potem, jak zostaną ustawione znaki, czyli będzie tu taka strefa, która będzie określała właśnie, że można tu wjechać, pobrać bilet, barierki się otworzą i do godziny czasu będzie można bezpłatnie parkować na tych wszystkich 40 miejscach dookoła budynku. Jeżeli ktoś będzie w urzędzie, będzie załatwiał sprawę dłużej niż te 60 minut, to wtedy na biurze obsługi klienta dostanie taką prolongatę, czyli po prostu barierka mu się otworzy. Ale jeżeli będzie sytuacja, że ktoś, nie wiem, przyjedzie, zostawi samochód i pójdzie na zakupy albo gdzieś tutaj zostawi na 8 godzin, no to będziemy zgodnie z tym oznakowaniem Straż Miejska będzie, czy policja będzie wyciągać konsekwencje. Jakie to będą konsekwencje? Znaczy, no w pierwszym okresie, ponieważ nie lubimy od razu mówić o karaniu, no w pierwszym okresie na pewno będą to upomnienia. Natomiast no jeżeli ktoś jakby będzie notorycznie to łamał, no to wtedy będą wyciągane konsekwencje, czyli albo blokada kół, albo mandat od 100 zł, jeden punkt karny. Z pominięciem bramek będzie można wjechać przed tutaj wejście główne Urzędu Miejskiego. Tak, to jest takie wejście reprezentacyjne, zresztą widzimy, że to są ławeczki, kosze, tu będzie zieleń ładnie urządzona wiosną, bo wiadomo, że teraz tego nie możemy zrobić. No to idea jest taka, żeby tu podjechać, nie wiem, podjeżdża ślub, wysadza parę młodych świadków, rodziców i odjeżdża na miejsce do parkowania, czy nie wiem, podjeżdża z jakąś osobą starszą, ale chodzi o to, żeby tu nie zostawiać samochodu, podjechać do minuty czasu. Oczywiście jak to będą 2 minuty, to też nikomu tu krzywdy nie zrobi, ale ma to być takie jakby niezastawione dojście, przejście, ten front. Do parkowania jest przeznaczona ta strefa. Co w momencie, kiedy kierowcy zaczną parkować przed urzędem? W jaki sposób chce się zabezpieczyć? Tu będzie oznakowanie, o którym wcześniej mówiłem, czyli będzie oprócz tych znaków, które będą pokazywały kierunek ruchu, nakaz skrętu, bo tu też będzie nakaz skrętu w prawo, żeby nie łamać przepisów, nie przekraczać, nie stwarzać zagrożenia. To będzie oznakowanie, które też jakby spowoduje, że przekroczenie czasu będzie też karane mandatem, tak jak i tu. Tylko że tu już nie mówimy o godzinie, tylko tu mówimy o... Przy tej strefie jest chyba 2 minuty, tak? Czy jeżeli się... Minuta nawet. No. Okay, czyli pojawią się jeszcze znaki pionowe, drogowe, natomiast czy pojawią się jakieś elementy małej architektury? Tak, to znaczy tu jeszcze będą dostawione ławki, będzie zieleń, będą stojaki na rowery przed urzędem wkomponowane w taki sposób, żeby nawet pokazać, że to jest, że tu nie wolno parkować. I to ma uzupełnić całość. No my specjalnie, korzystając z lekkiej zimy, kontynuowaliśmy tą inwestycję, żeby... Mamy bardzo wiele tematów, żeby to zrobić, oddać jak najwcześniej. Na wiosnę to obsadzimy, uzupełnimy. Te ławeczki jeszcze będą lada dzień dostawione, potem stojaki i to dopełni całość. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.